większe antykatolickie kampanie. Susan Cooper. Oto Johnny English. Tym razem stawi on czoła cyberprzestępcom. W wyniku ataku cybernetycznego zostają ujawnione dane wszystkich brytyjskich agentów. Po jednej ze swoich ostatnich misji został zdegradowany i uczy w szkole podstawowej. Teraz ponownie wraca do akcji, by złapać złoczyńcę. Mimo nieporadności Johnny'ego Englisha wcale nie będzie to jednak największy problem. Bohater jest bowiem starej daty i nie nadąża za nowymi technologiami, z którymi ma do czynienia podczas misji. Będzie musiał w walce z cyberprzestępcą posiłkować się analogowymi metodami, bowiem trop prowadzi do pięknej Ofelii, którą agent English będzie musiał uwieść. W obsadzie filmu zobaczymy Emmy Thompson, co było trzymane w tajemnicy aż do ukazania się pierwszego oficjalnego zwiastuna. Olga Kurylenko, która gra główną rolę kobiecą, miała zaś już wcześniej do czynienia z kultowymi filmami szpiegowskimi dzięki roli dziewczyny Bonda w jego odsłonie z 2008 roku. A Johnny English Knockout już w kinach. Koniec trasy. Luis, jestem twoim wujaszkiem. No jak to mówią, nie ma jak w domu. Magia, czarnoksiężnik i mały chłopiec. Historia jak ich wiele, ale nie odstająca od tego typu opowieści. To już film Zegar czarnoksiężnika. Nastoletni Lewis Barnwelt po śmierci rodziców trafia do położonej na odludziu posiadłości ekscentrycznego wuja Jonathana. Wkrótce po przybyciu chłopak odkrywa, że wuj praktykuje różne formy magii i eksploruje niebezpieczne obszary światów równoległych. Wszystko po to, by rozwikłać zagadkę zaginionego mistrza czarnej magii Izaaka Izarda, który skonstruował zegar odmierzający czas do nadchodzącej apokalipsy. Zegar ukryty jest w murach ogromnej posiadłości, a jego odnalezienie jest jedynym sposobem, by powstrzymać nadchodzącą zagładę. Czy wiesz, kto to jest czarnoksiężnik? Taki magik. Znaczy, ty jesteś czarnoksiężnikiem? Proszę, naucz mnie! Proszę, proszę, proszę! Okej, tylko bez awantu. Zegar czarnoksiężnika jest dość typową opowieścią przeznaczoną dla najmłodszych. Historia prowadzona jest jednak całkiem sprawnie, a przede wszystkim zawiera kilka ważnych przesłań. Najważniejszym z nich jest to, że prawdziwa magia to nie żadne czary-mary polegające na sprawieniu, że coś zniknie, tylko wzięcie odpowiedzialności za drugą osobę i okazanie jej odrobiny empatii, ciepła i zrozumienia. O czym mogą się Państwo przekonać podczas seansów Zegara czarnoksiężnika, który w kinach od dziś. Zwykły fart. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Autopromocja. Szanowni Państwo, już jutro w kolejnym odcinku mojego programu Domagała się Teatru porozmawiamy o najnowszej premierze Nowego Teatru w Warszawie, spektaklu Polacy wyjaśniają przyszłość Wojciecha Ziemilskiego. W rolach głównych rodzeństwo aktorskie Jaśmina i Piotr Polakowie. A moim gościem będzie sam reżyser przedstawienia Wojtek Ziemilski. Serdecznie zapraszam, Tomasz Domagała. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się północ. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konwencji w Gdańsku przekonywał, że dzięki mocnym listom wyborczym i pracy kandydatów partia musi zwyciężyć w wyborach samorządowych na Pomorzu. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że samorząd wymaga zmian, a kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński zaznaczył, że kandydaci walczą o władzę nie po to, by iść poza szczyty, tylko służyć Polsce. O szczegółach Agnieszka Jasik. Solidarność. To słowo było podkreślane wielokrotnie podczas konwencji w Gdańsku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonywał, że Solidarność była odtworzeniem tradycji republikańskiej, a dziś do tej tradycji nawiązuje PiS. Prawo i Sprawiedliwość chce Polski demokratycznej, ale także sprawiedliwej, opartej na Solidarności, odnoszącej swoje wartości do patriotyzmu. Premier Mateusz Morawiecki odwołał się.
przesłania Solidarności podkreślając, że jest ono mottem działania PiS. Maksymy, którą właśnie wypowiedział tato Kacpra Płażyńskiego. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Wszyscy budujemy wspaniały kraj. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński podkreślił, że jego program i hasło wyborcze Gdańsk naszych marzeń powstały po rozmowach z mieszkańcami. Wszystko jest możliwe, nawet jeżeli wszyscy chcą nas przekonywać, że nie da się. Ja w niedasizm po prostu nie wierzę. Premier zaznaczył, że dla regionu przygotowano program Piątka dla Pomorza, by ten szybciej się rozwijał. Z Gdańska Agnieszka Jasik, Polskie Radio. KRS pozostaje w europejskiej sieci rad sądownictwa. Zdecydowali o tym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa w tajnym głosowaniu. Sędziowie KRS-u nie poinformowali jednak, jakie podejmą kroki w sprawie zawieszenia Polskiej Rady w prawach członka sieci. O szczegółach Karol Surówka. Członkowie KRS-u w sprawie opuszczenia Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa byli podzieleni. Jak bardzo pokazał wynik głosowania, przeciw było 9 osób, za 7, 2 wstrzymały się od głosu. O opuszczenie Europejskiej Sieci wnioskował sędzia Jarosław Dziedzicz. Jak mówił, Polska Rada powinna wrócić do ENCJ-u dopiero, gdy spełnione zostaną dwa warunki. Zostaniemy zaproszeni, a drugi warunek, że zostaniemy po prostu, tak po ludzku, proszę Państwa, przeproszeni. Przeciwna opuszczenia Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa była sędzia Teresa Kurcierz-Furmanik. Podczas dyskusji podkreślała, że taki ruch sprawiłby wrażenie, że polski KRS się obraża. Nie jest to stowarzyszenie, które ma jakikolwiek wpływ na jakość wymiaru sądownictwa. A zatem spokojnie odczekajmy. O zawieszeniu polskiego KRS-u w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa zdecydowała w piątek. Miało to związek, jak napisano w komunikacie, z wprowadzoną w naszym kraju reformą sądownictwa i obawą, że może być zagrożona niezawisłość sędziowska. Karol Surówka, Polskie Radio. Mężczyzna podejrzany o atak nożem na ekspedientkę ze sklepu we Wrocławiu został usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Według ustaleń śledczych zadał poszkodowanej kobiecie kilkanaście ciosów nożem. Wcześniej był wielokrotnie karany. Jak mówi prokurator Karolina Mycek, napastnik został zatrzymany na jednej z nadodrzańskich plaż. Pojawia się informacja od jednego z mieszkańców Wrocławia. Niemniej funkcjonariusze policji już byli w pobliżu. Pan, mówiąc spokojnie, czekał, pił piwo, opalał się i czekał, aż zostanie zatrzymany. Karany ostatnio opuścił zakład karny w dniu 7 lutego 2018 roku i również wtedy odbywał karę za przestępstwa rozbroju. Wcześniejsze wyroki dotyczą przestępstw przeciwko mieniu głównie. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Podczas przesłuchania przyznał, że wcześniej leczył się odwykowo. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk odpowiada na krytykę władz Wielkiej Brytanii i części mediów po szczycie w Austrii. Przywódcy unijnych krajów potwierdzili wspólne stanowisko i krytykę niektórych propozycji rządu w Londynie. Na Wyspach Unii krytykowano z kolei zabrak woli kompromisu i publiczne upokorzenie brytyjskiej premier Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał w oświadczeniu, że propozycja władz w Londynie z lipca została poważnie przeanalizowana przez unijne kraje. Wnioski z tych analiz były znane stronie brytyjskiej w szczegółach od wielu tygodni, napisał Donald Tusk. Chodziło przede wszystkim o propozycję rozwiązania kwestii irlandzkiej, to znaczy o próbę uniknięcia granicy między należącą do Wielkiej Brytanii Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Donald Tusk napisał też w oświadczeniu, że stanowisko brytyjskiej premier przed szczytem i na samym szczycie było zaskakująco twarde i bezkompromisowe, a odpowiedzią przywódców 27, dodał Donald Tusk, było ponowne podkreślenie zaufania do głównego negocjatora i powtórzenie stanowiska w sprawie integralności jednolitego rynku i kwestii irlandzkiej, napisał szef Rady, wyrażając jednocześnie nadzieję na znalezienie kompromisowego rozwiązania, które zadowoli obie strony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Reprezentacja Polski pokonała w Warnie Finlandię 3-1 w trzecim meczu grupy D siatkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Bułgarii i we Włoszech. To trzecie zwycięstwo biało-czerwonych, którzy prowadzą w tabeli swojej grupy z dorobkiem 9 punktów. W poniedziałek Polacy zmierzą się z Irańczykami, a we wtorek na zakończenie fazy grupowej z Bułgarami. Czas na prognozę pogody. W weekend czeka nas gwałtowna zmiana. Nad zachodnią Polskę już napływa znacznie chłodniejsze powietrze. W sobotę i niedzielę temperatura powietrza wyniesie od 14 do 18 stopni. W całym kraju będzie pochmurno, w wielu miejscach spadnie deszcz. Na sobotę zapowiadane jest załamanie pogody też w Tatrach. Na szczytach może spaść nawet powyżej 20 cm śniegu.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po północy. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na wieczorne podsumowanie wydarzeń dnia. Małgorzata Gersdorf ujawnia treść rozmowy z premierem Morawieckim. Czuć się zwolniona z tego, że nie będę komentowała naszych rozmów. Jak się umawiam z kimś, że nie przekazuję informacji dalej, to dotrzymuję tego słowa. Na zjeździe gnieźnieńskim o wolności i inspirującej roli chrześcijaństwa. Wolność w naszej ojczyźnie gwarantuje obecność religii w sferze publicznej. Konwencji PiS-u w Gdańsku o ideałach Solidarności. Musimy zwyciężyć w Polsce. Musimy otworzyć drogę do prawdy pospolitej. Polskie Radio 24. Południe. Profesor Małgorzata Gersdorf, mimo ustaleń z premierem Mateuszem Morawieckim, że obie strony nie będą komentować szczegółów ich środowego spotkania, dzisiaj zdecydowała się powiedzieć dziennikarzom o jego przebiegu. Poinformowała, że przedstawiła premierowi swoje stanowisko co do jej warunków minimalnych, brzegowych, jeśli chodzi o reformę Sądu Najwyższego. Sędziowie wszyscy zwolnieni z uwagi na 65 rok życia będą powracać na stanowisko. Ja pozostaję nadal pierwszym prezesem Sądu Najwyższego z mocy konstytucji, bez warunków. Podniosłam również, że należy przywrócić konstytucyjny charakter KRS-u i procedowania w KRS-ie. No chyba z tym stara równowierna wyjaśniła, że zgłosiłem pod tego publikację będą łamać prawo Boże. Jak to będzie im było zabrać? Dość wnikliwe sprawozdania z tego, co działo się w trakcie rozmów z panem premierem Morawieckim. Wobec tego czuję się zwolniona z tego, że nie będę komentowała naszych rozmów. Poproszony o komentarz premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że on trzyma się wzajemnych ustaleń. Spotkanie było bardzo sympatyczne, dobra kawa, natomiast jak się umawiam z kimś, że nie przekazuję informacji dalej, to dotrzymuję tego słowa. Nie wiem, czy tam ktoś jakoś za bardzo nie próbuje tutaj pani profesor jakoś ciągnąć za język, ale ja trzymam się naszych ustaleń. Szef rządu podkreślił, że reforma wymiaru sprawiedliwości ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa oraz rozwoju gospodarczego Polski i będzie kontynuowana. Zgodnie z reformą sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia, przeszli w stan spoczynku. Wyjątek stanowią ci spośród nich, którzy złożyli odpowiednie oświadczenie i uzyskali zgodę prezydenta na dalsze orzekanie. Małgorzata Gersdorf, która w chwili wprowadzenia zmian pełniła funkcję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, takiego oświadczenia nie złożyła. Skrócenie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego krytykowała Komisja Europejska, zarzucając polskiemu rządowi naruszenie praworządności. A z trzydniową wizytą w Warszawie przebywała delegacja Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Europarlamentu. Szef delegacji Claude Moraes na zakończenie wizyty podkreślił, że zadaniem komisji jest ocena, czy sądownictwo w Polsce jest w pełni niezależne, a polski rząd powinien wziąć pod uwagę zastrzeżenia. Naszym zdaniem polski rząd ma prawo podążać swoją ścieżką polityczną w reformie sądownictwa, ale musi liczyć się z tym, że jeśli zewnętrzne, bardzo wiarygodne organizacje, właściwie wszystkie, wyrażają się o niej krytycznie, mówią o tym rządowi, także Komisja Europejska podkreśla, że wszystkie te reformy razem ograniczają niezawisłość wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to może to wpływać na sytuację Polski w Unii Europejskiej i na całym świecie. I w obliczu takiej sytuacji rząd powinien o tym pamiętać. Delegacja spotkała się między innymi z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem, sędzią Małgorzatą Gersdorf, przewodniczącym KRS Leszkiem Mazurem, przedstawicielami Sejmu i Senatu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Modlitwa duchownych z kościołów ewangelickiego, prawosławnego oraz katolickiego rozpoczęła 11 zjazd gnieźnieński. Spotkanie chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej pod hasłem Europa ludzi wolnych, inspirująca moc chrześcijaństwa.
obecny na uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślił, że dorobkiem polskiej wspólnoty obywatelskiej jest między innymi stworzenie trwałych ram dla obecności instytucji religijnych w życiu publicznym. Wolność w naszej ojczyźnie gwarantuje obecność religii w sferze publicznej, a zasadą ustrojową jest zarówno wzajemna autonomia państwa i kościoła, jak i ich współpraca dla dobra wspólnego. Tymczasem w licznych państwach europejskich urzeczywistnienie wolności obywatelskich prowadzi do spychania wiary w sferę czysto prywatną. Dodał, że należy dbać, by w Europie nikt nie czuł się obywatelem drugiej kategorii. Muszę się wszystkim państwu przyznać w tym miejscu, że właśnie z tego względu, że Polska i Polacy... Jak ktoś się obawia, że jest obywatelem drugiej kategorii, to może i jest, bo za ludzi tolerancyjnych, ja myślę, że za ludzi pełnych zrozumienia. Obawiać. Z tak ogromnym bólem przyjąłem akt barbarzyństwa, do którego doszło tak niedawno w Gdańsku, kiedy ktoś rzucił kamieniem w okno synagogi w czasie modlitwy Jom Kippur. Policja w Gdańsku udostępniła wizerunek poszukiwanego mężczyzny i prowadzi śledztwo w sprawie wybicia okna w synagodze. Zjazd ma ekumeniczny charakter, a każdy z uczestników otrzyma Pismo Święte w przekładzie ekumenicznym. Jak mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, to znak jedności chrześcijan. Ten podarunek jest piękny, to jest Biblia ekumeniczna, wydana przez Towarzystwo Biblijne, natomiast jest też wezwaniem, byśmy wzięli Słowo Boże do ręki, by ono nas prowadziło, bo to jest też ta płaszczyzna, która nas, chrześcijan, łączy, łączy nas Słowo Boga i w imię tego Słowa powinniśmy żyć. W czasie trzydniowego zjazdu zaplanowano debaty, panele dyskusyjne oraz ponad 20 warsztatów o tematyce społecznej. Wydarzenie zakończy się w niedzielę przekazaniem przesłania 11 zjazdu gnieźnieńskiego oraz uroczystą mszą świętą w katedrze gnieźnieńskiej. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dziś w Gdańsku samorządowa konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński podkreślił, że narodziny Solidarności byłyby jednym z kluczowych momentów historii Polski i przypomniał, że Solidarność była propozycją zbudowania nowego ładu społecznego. Lata 80-81, lata Solidarności, tej wielomilionowej, to były lata rewolucji moralnej. Ludzie zażądali przywrócenia im godności, którą odbierało komunistyczne państwo, ale także tej godności, która była im odbierana w zakładzie pracy, w różnego rodzaju relacjach społecznych między tymi, którzy stali wyżej w ówczesnej hierarchii, a tymi, którzy stali niżej. Jarosław Kaczyński dodał, że ludzie zażądali wówczas także prawdy, tego, by głoszone wartości stały się realne. Chcieli wartości, mówił prezes PiS. Wśród nich wymienił sprawiedliwość, równość i solidarność, rozumianą jako metodę walki o wyznaczone cele oraz jako spoiwo wspólnoty wolnych Polaków. Również premier odwoływał się do przesłania Solidarności. Wyjaśnił, że mottem działania Prawa i Sprawiedliwości są słowa: nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Potwierdzeniem tego niech będą nawet te suche statystyki sprzed wczoraj Eurostatu, który pokazał, że właśnie teraz w Polsce ubóstwo i wykluczenie jest poniżej pewnej średniej unijnej. Tak rozumiemy właśnie europejskie standardy jako poziom życia, godny poziom życia, porównywalny do Europy Zachodniej, coraz bardziej porównywalny, dążymy do niego. I tam rzeczywiście za 5, 10, 15 lat będziemy. Jutro kolejne konwencje wojewódzkie Prawa i Sprawiedliwości odbędą się w Olsztynie i Warszawie. W trasę ponownie ruszy też kampanijny PiS-Bus. Jak zapowiedziała na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek, w niedzielę pojawi się w województwie lubelskim, Lubartowie i w Rykach. A w rozwijającej się kampanii samorządowej kolejne obietnice składają kandydaci na prezydenta stolicy. Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy, zapowiada bonifikaty dla osób fizycznych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Polityk zaprezentował projekt stosownej uchwały Rady Miasta, którą warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Według tych założeń bonifikata miałaby wynieść 98,99%. Patryk Jaki podkreślił, że jest to projekt, na który od dawna czekali warszawiacy. Wreszcie warszawiacy staną się właścicielami w pełni tego słowa znaczenia swoich mieszkań. Dla nas ta wolność ma bardzo duże znaczenie. I wolność, własność mieszkań, ale przez to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ekonomiczne warszawiaków, które pozwoli im i im rodzinom czuć się po prostu ekonomicznie.
bardzo ważne, bezpiecznie w Warszawie. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wprowadza ustawa przygotowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z jej zapisami osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zbudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa staną się ich właścicielami. Zamiast opłaty za użytkowanie będą przez 10 lat uiszczać opłatę przekształceniową. Dla nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa, udzielona zostanie bonifikata. W przypadku nieruchomości należących do samorządów ewentualne bonifikaty powinny wprowadzać przepisy lokalne. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zapowiedział, że uchwałę o bonifikacie dla mieszkańców Warszawy Radni PiS będą chcieli przyjąć jeszcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Dlatego liczą na poparcie swojej propozycji także przez Platformę Obywatelską. A kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski obiecuje utworzenie w stolicy Centrum Geriatrii. Podczas spotkania z dziennikarzami przed budynkiem Centrum Alzheimera przy Alei Wilanowskiej Rafał Trzaskowski powiedział, że placówka powstanie przy jednym ze szpitali miejskich. Jak mówił, utworzenie Centrum Geriatrii jest wynikiem konsultacji między innymi ze środowiskiem lekarskim. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby w Warszawie zbudować Centrum Geriatrii, dlatego że wszyscy wiemy, że tego typu placówki w Warszawie brakuje. Wiemy wszyscy również, że są problemy z lekarzami tej specjalności, w związku z tym chcemy takie specjalne centrum stworzyć przy jednym ze szpitali miejskich, albo przy szpitalu praskim, albo przy szpitalu wolskim. W tej chwili będziemy prowadzili na ten temat rozmowy po to, żeby Warszawa zajęła się również tymi najbardziej potrzebującymi seniorami. Takie centrum chcemy stworzyć. Jacek Wojciechowicz, ubiegający się o fotel prezydenta Warszawy jako kandydat niezależny, zapowiedział akcję 18 dzielnic w 18 dni. Rozpocznie się ona w najbliższy wtorek na Ochocie. Były wiceprezydent stolicy powiedział dziennikarzom, że problemy mieszkańców wymagają dużej uwagi i czasu na rozmowę o nich. Pomimo mojego doświadczenia w samorządzie i znajomości tematyki warszawskiej, dzielnicowej, uważam, że chcemy się spotkać z burmistrzami, z lokalnymi organizacjami, z mieszkańcami, aby porozmawiać o problemach na Ursynowie, na Bemowie, Wesołej, na Ochocie, we wszystkich dzielnicach. I chcemy potraktować to poważnie, czyli chcemy po prostu poświęcić na to przynajmniej kilka godzin, a nie tak w ekspresowym tempie. Pierwsza tura wyborów samorządowych za miesiąc, 21 października. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polonijna nauka, edukacja i kultura. To tylko niektóre z tematów. Drugiego dnia 5. Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy. Jego uczestnicy dyskutowali dziś także o wizji współpracy naszego państwa z rodakami mieszkającymi w różnych częściach świata. Anna Szmitrodziewicz, przewodnicząca Poselskiej Komisji Łączności z zagranicą, tłumaczyła, że Polonia jest ważna dla polskiego Sejmu, o czym najlepiej świadczą konkretne działania podjęte w obecnej kadencji. Tylko w 2018 roku członkowie komisji odwiedzili środowiska polonijne na 5 kontynentach. Efektem tych wpływów są skuteczne interwencje, w szczególności w obszarze nauczania języka polskiego za granicą, świadczonej pomocy konsularnej, funkcjonowania domów i szkół polonijnych, ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą i opieki nad miejscami pamięci narodowej. Na współpracy z Polonią zależy prezydentowi RP, także polski rząd zabiega o to, aby stosunki z Polonią były jak najlepsze. Największy nacisk jest kładziony na edukację, tłumaczył wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz. Największa część pomocy czy wsparcia finansowego będzie dedykowana właśnie na kwestie edukacyjne i jakby szeroko z tym związany element. Bez utrzymania kontaktu poprzez język będzie nam bardzo trudno funkcjonować w przyszłości. A premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się dziś z młodzieżą pochodzenia polskiego z Litwy, Ukrainy i Białorusi w Ostródzie, powiedział, że jedyną polityką imigracyjną rządu jest umożliwienie powrotu Polakom, którzy żyją poza krajem. Podczas spotkania premier wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o tych, którzy wyjechali w ostatnich latach. Większość z nich do Wielkiej Brytanii, ale też do Niemiec, do Francji, do Irlandii. Żeby jak najwięcej z nich wracało. To jest ta imigracja powrotna Polaków do ojczyzny, do matek, do ojców, do czasami do swoich dzieci. Z powrotem tutaj otwieramy przed nimi drzwi. Mateusz Morawiecki dodał, że rząd chce też powrotu Polaków, którzy wiele lat temu zostali poza krajem z powodu zmiany granic. Przygotowano dla nich karty Polaka, których w zeszłym roku wydano 1000. Tu pokazujemy, w jaki sposób staramy się przyciągnąć do Polski, przyciągnąć do polskości. Jarosław Marek Rymkiewicz na
pięknie powiedział, że polskość to jest taka unikalna, oryginalna siła ducha. I choć poturbowani tych setkach lat niekorzystnej dla nas historii, dziejów, dzisiaj Polacy otwierają się. Staramy się z powrotem jakby tą polskość zagospodarować. Premier oświadczył, że na wczorajszym szczycie Unii Europejskiej w Salzburgu użył, iż Polska nie przyjmie żadnego uchodźcy, a jedyną polityką migracyjną jest otwarcie drzwi dla Polaków z zagranicy. Północ, południe. Gościna, gościna, gościna.